Witam Was, ukochani w Woli Bożej. Wita Was Ewa na kanale Echo Boga Fiat. Kanale, który wziął sobie za cel głoszenie, mówienie o największym z darów, darze życia w Woli Bożej. My, ukochani, spotykamy się w serii Nauki Modlitwy w Woli Bożej. Aby wola Boża mogła nas wypełnić, powinniśmy otworzyć się jak kielich przykładem takiej, takiej osobowości tego odwiecznego Fiat, odwiecznego tak, odwiecznego zaufania Bogu. Oddania Bogu od początku, od momentu poczęcia życia, wolą Bożą i wyrzeczeniem się swojej woli jest nasza Mama Maryja. I to ona właśnie pragnie, abyś usłyszał, usłyszała jej matczyny apel. Królowej nieba. Ja posługuję się w naszych rozważaniach małym katechizmem woli Bożej, Ojca Pablo Martini oraz rekolekcjami i szkołą życia w woli Bożej naszego kapłana, który nam nas prowadzi w życiu w woli Bożej. Um, Ojca Benedykta Seltmaja. Chciałabym też nadmienić, że Luiza, jak wiecie, była kobietą. Jezus i Maryja zwracają się do niej w formie żeńskiej Luizo. Jednakże ym, Bóg pragnie, abyś w miejsce jej imienia. Wstawiła swoje imię? Albo wstawił swoje imię? I wsłuchał się zawsze, co Bóg ma Tobie do powiedzenia, bo to On będzie rozszerzał Twoje serce, to On będzie je powiększał, aby życie w woli Bożej. Krok po kroku w Tobie zagościło i rozszerzyło piękno Twojego serca, gdyż my jesteśmy na początku i może do końca, nawet za mali, za mali aby od razu wszystko pojąć. Dlatego też teraz, ukochani, przeczytam Wam pragnienie. Matczyny apel królowej nieba. Luisa napisała też książkę, która się nazywa Dziewica Maryja w Królestwie Woli Bożej. I tam krok po kroku pokazuje nam, co to znaczy życie w woli Bożej. A teraz przejdźmy do matczynego apelu, do pragnienia naszej mamy, abyś ty usłyszał, usłyszała, co ona ma do powiedzenia. Najdroższa córko, odczuwam nieodpartą potrzebę stąpienia z nieba i złożenia ci swoich matcznych wizyt. Jeśli zapewnisz mnie o swojej miłości dziecka oraz o wierności, to ja na zawsze pozostanę z Tobą w Twojej duszy, aby być Twoim nauczycielem, wzorem, przykładem i najczulszą matką. Przychodzę, żeby Cię zaprosić do wejścia do królestwa Twojej mamy. To jest do Królestwa Woli Bożej. Pukam do drzwi Twojego serca, abyś mi je otworzyła. Czyż nie wiesz, że własnymi rękami przynoszę Ci w darze tę książkę? Z matczyną troską Ci ją ofiaruję, abyś Ty z kolei, czytając ją, mogła się nauczyć żyć życiem. Nieba i już nigdy więcej życiem ziemi. Ta książka jest ze złota, moja córko. Będzie ona kształtowała twoje duchowe bogactwo i twoje szczęście również tu, na ziemi. W niej znajdziesz źródło wszelkiego dobra. Jeśli jesteś słaba, nabierzesz siły. Jeśli jesteś kuszona, osiągniesz zwycięstwo. Jeśli popadniesz w grzech, znajdziesz współczującą i silną rękę, która cię ponownie podniesie. Jeśli się czujesz zmartwiona, znajdziesz pocieszenie. Jeśli zimna, to znajdziesz skuteczną drogę, żeby się ogrzać. Jeśli jesteś głodna, będziesz się delektować wyśmienitym pożywieniem woli Bożej. Z nią nie będzie ci brakowało niczego. Nie będziesz już nigdy samotna, ponieważ Twoja mama będzie Ci towarzyszyć, dotrzymywać słodkiego towarzystwa i całą swoją matczyną troską. Zobowiąże się uczynić Cię szczęśliwą. Ja, niebieska władczyni, zatroszczę się o wszystkie Twoje potrzeby, pod warunkiem, że się zgodzisz żyć w zjednoczeniu ze mną. Gdybyś tylko znała moje tęsknoty, moje żarliwe westchnienia, jak również łzy, które wylewam z powodu swoich dzieci. Gdybyś wiedziała, jak płonem spragnienia, żebyś słuchała moich lekcji, całych o niebie, i uczyła się żyć wolą Bożą. W tej książce zobaczysz cuda: znajdziesz mamę, która kocha Cię tak bardzo, że aż poświęca dla Ciebie swojego ukochanego syna, po to, żeby pozwolić Ci żyć takim samym życiem jakim ona żyła na ziemi och nie zadawaj mi tego bólu nie odrzucaj mnie przyjmij ten dar z nieba który ci przynoszę przyjmij moje wizyty i moje lekcje wiedz że przewędruję cały świat pójdę do Każdej osoby, do wszystkich rodzin, do wspólnot religijnych, do każdego narodu, do wszystkich ludzi. A jeśli zajdzie potrzeba, będę krążyła przez całe stulecia, dopóki jako królowa nie uformuję swojego ludu, a jako matka swoich dzieci, które będą znały wolę Bożą. I sprawią, że będzie ona rządziła wszędzie. To jest celem tej książki. Ci, którzy przyjmą ją z miłością, będą pierwszymi szczęśliwymi dziećmi należącymi do Królestwa Bożego Fiat. A ja złotymi literami Literami, wypiszę ich imiona w swoim matczynym sercu. Jakie to piękne słowa Maryi. Spójrz, moja córko, i można powiedzieć też: Spójrz, mój synu! Ta sama nieskończona miłość Boga, który chciał się mną posłużyć w dziele odkupienia, a żeby słowo przedwieczne stąpiło na ziemię. Teraz ponownie wzywa mnie do działania, powierzając mi trudne zadanie zaszczytny mandat uformowania na ziemi dzieci Królestwa Jego Bożej woli. Z matczyną troską przystępuję zatem do pracy i przygotowuję dla Ciebie drogę, która Cię poprowadzi. Do tego szczęśliwego królestwa. W tym celu udzielę Ci zaszczytnych i niebiańskich lekcji. Jednym słowem, nauczę Cię nadzwyczajnych i nowych modlitw, dzięki którym będziesz angażowała niebo, słońce, stworzenie moje własne życie i życie mojego syna. Oraz wszystkie czyny świętych, aby w Twoim imieniu upraszały Królestwo godnej uwielbienia Bożej woli. Modlitwy te posiadają największą moc, ponieważ przywołują Boże działanie samo w sobie. Pod ich wpływem Bóg będzie się czuł, Rozbrojony i zwyciężony przez stworzenie. Wzmocniona ową pomocą będziesz przyspieszała nadejście Jego szczęśliwego Królestwa, i wraz ze mną sprawisz, że wola Boża będzie czyniona na ziemi, jak jest czyniona w niebie, zgodnie z pragnieniem. Bożego Mistrza. Odwagi, moja córko, odwagi, mój synu, spraw mi tę radość, a ja Cię pobłogosławię. Ukochani w woli Bożej, otwórzmy się jak kielich. Niech Maryja wleje w nas najdoskonalsze wino którym jest życie, w woli Bożej. Zaufajmy jej, jej, oddajmy swoje życie, oddajmy jej swoją wolę. Zapragnijmy być jak dzieci, jak niemowlaki, które nie potrafią żyć bez pokarmu matki, bez pokarmu jej mleka. Bądźmy wierni na tej drodze, na drodze Fiat, Fiat do następnego spotkania.